jestem po prostu załamany. Ale widzę, że Elias planuje uciec. Kto się pytał, czy ja mam prawo jazdy? Cześć wszystkim! Słuchajcie, jak się nie pojawiają filmy przez kilka dni, to znaczy, że u nas coś się dzieje. Bo się dzieje. Kto pamięta, kilka filmów temu Maja była u dentysty i wszystko było w porządku. Maja zrobiła jednego zęba, to znaczy zrobiła. Ma lekarstwo w zębie. No i byliśmy umówieni, że tydzień po tamtej wizycie przyjdziemy i już zrobimy normalną plombę. Słuchajcie, dobrze, że nie nagrywałam, bo Maja nie otworzyła buzi. Po prostu nie otworzyła i już. No i oczywiście, że nikt na siłę nie będzie jej tego robił. Więc wyszliśmy z niczym. Ja po prostu byłam załamana. No i wyszło tak, że u tej pani doktor nie ma już terminów. Tylko jakby za miesiąc, a to już jest za późno. Ale udało się. W piątek do nas zadzwonili, że jest jeden termin, ktoś zrezygnował i możemy przyjść dzisiaj, czyli w poniedziałek. Więc od piątku z Mają rozmawiałam, że musimy to zrobić, nie odkładajmy tego, zróbmy i już będzie po sprawie, będzie wszystko w porządku i będziemy żyć spokojnie. Mamy godzinę 13:50, dzisiaj zabrałam opaskę Mesia, chcę wypróbować. I łapka w górę dla tego, kto do mnie pisał w komentarzach, że jednak nie będę korzystała z Apple Watch, bo nawet nie wiem, gdzie leży ten zegarek. Musiałam codziennie go ładować i no już byłam zmęczona od tego. A więc mamy godzinę 13:50, mamy z 10 minut, już wszystko naszykowało. Maja jest ubrana, ja jestem ubrana, muszę tylko obudzić Eliaska, przebrać go. No i idziemy. I co jest co? No już stresujesz się, tak? Wiesz, mama też się bardzo stresuje. Słuchajcie, godzinę temu nakarmiła Maję, ponieważ jeśli teoretycznie będzie leczona pod gazem rozweselającym, nie może być za bardzo najedzona. A ja nawet zapomniałam o jedzeniu. Idziemy, Majusia, powoli. Tak? Będzie dobrze. Trzymajcie za Maję kciuki. Łapka w górę, za Maję różowa. Łapka w górę, różowa. Trzymajcie za nas kciuki, żeby nam się udało. I mam nadzieję, że Majusia zdąży na czas. Bo inaczej będzie kiepsko. Więc u nas cały czas coś się dzieje. I właśnie, my się przyjedzie, tak, weźmie Eliaska i sobie od razu pojedzie, a my pójdziemy pieszo jeszcze po Aiszę. Dzieci, to jest ogromna radość, ale też stres też jest duży. Jeszcze wezmę dla mnie. Słuchajcie, dzisiaj sponsorem tego odcinka jest YFood. Mamy tutaj napoje, było więcej. Widzę, że mi Mesio jednego zabrał. Mamy dzisiaj posiłek, to jest prawdziwy posiłek. Mamy tutaj smooth vanilla i jeszcze wezmę jeden dla Mesia w kawunie. Tak. Mamy tutaj różne smaki, zobaczcie. Banana, kokos, czekolad i vanilla, czyli taki sam. Co ty też? Nie, to dla mnie. Majusia, ty już nie możesz jeść, a mama... To dla taty, tak. A mama weźmie ze sobą. Una vanilla. Tak, i tu jest kokos. Kokos mi bardzo smakował. Czekolada też. Te produkty nie muszą być przechowywane w lodówce. Jak chodzi o jedzenie, to Maja też jest zaciekawiona, tak samo jak Aisza. I po drodze już trochę więcej wam opowiem o tych produktach, bo teraz już nie zdążę. My żyjemy po prostu w pośpiechu cały czas, a ja tego bardzo nie lubię. Majusia, mam jeszcze tutaj sweterki dla mnie, dla Mai, jakieś spodenki dla Eliaska. Już, idziemy, tak? Życzymy wszystkim miłego dnia! Zostańcie z nami. Eliasek obudzony, Eliasek w szoku. Nie bój się, będzie dobrze. Ja tak nie rozumiem, gdzie my jedziemy. I słuchajcie, my się spóźniamy. Jest godzina 14:11, a przed nami 29 minut drogi. Pierwszy raz idziemy tam pieszo. Mysiu, tu? Miałeś obiad? Zjadłeś coś? Nie, jeszcze nie. To proszę bardzo. O, mój ulubiony. Dziękuję. No widzisz, pomyślałam o tobie. A, gdzie ta Maja? Gdzie ta Maja? Maja, chodź, proszę. Słuchajcie, zaraz wam o wszystkim opowiem. Maja znów nie otworzyła buzi. O, ja jestem po prostu załamana. Nam pani powiedziała, że ja daję tylko dwie szanse i ta była ostatnia i ona więcej nas już nie przyjmie. Teraz Maja, naprawdę nie wiem, co mamy robić, bo mamy to lekarstwo w zębie.
I musimy działać jak najszybciej. A Maja się boi. Bardzo. Teraz idziemy po Aiszę. I ja muszę coś zjeść. Ale potem znajdziemy innego doktora. Tak, i co dalej? I ty znów nie otworzysz buzi, tak? I potem nie otworzę. Czyli znów mi Maja tylko obiecuje. Dobra, to wanilla. Chodź, Maja, idziemy. Idziemy teraz po Aiszę. Aisza na pewno już czeka na świetlicy. Naprawdę jestem bardzo zła, że nam się dzisiaj nie udało. Ale wiem, że jakby Maja była pierwszym moim dzieckiem i takie cuda by się działy, no to ja już nie miałabym takich nerwów stalowych jak teraz. Po prostu teraz szykuję inny plan i jak będziemy działać dalej. I tyle. Tą chustę? To była Aiszy wcześniej chusta. Jak ona była malutka. Słuchajcie, produkty YFood są pełnowartościowym zamiennikiem posiłków. Jak na przykład ja nie mam teraz czasu ani głowy do gotowania. I to jest naprawdę dobra alternatywa, czyli jeden napój i jeden posiłek. Na przykład śniadanie, obiad czy kolacja. To nie jest koktajl proteinowy czy dietetyczny, tylko prawdziwy posiłek. Zawiera wszystkie niezbędne dla organizmu składniki odżywcze. Białka, witaminy, minerały, błonnik i zaspokaja głód nawet do 5 godzin. Maja, gdzie jesteś? Maja mi poszła. Maja! Tu mamy pałac młodzieży, ale tu nie jest szkoła Aiszy. Maja, chodź! Widziałam, że ty tam jesteś. Co ty tam robiłeś? Chodź! Nie, Aiszy nie jest tutaj. Maj! Zobaczcie, jak ona zawiązała tą chustę. Ty masz spódniczkę? Półspódniczkę. Napój nie zawiera cukru, laktozy ani glutenu. Link do produktów będzie w opisie i też ode mnie dostaniecie kod rabatowy JOTO10. YFood w ofercie mają też proszki, napoje i batony. Jedziemy po Aiszę i nie wiem, dlaczego ty tak się cieszysz, Maja. A? Przed chwilą płakałaś, a teraz się cieszysz. Teraz mama ma kolejny ból głowy. Musicie znaleźć kolejną panią doktor albo pana doktora. Majusia? Doktora. Doktora? Nie. Panią? Cześć wszystkim. Już odebrałam Aiszę. Nie, Maję, żadnego placu zabaw teraz. Dla Mai. Tak, dla Mai. Aiszę jest w szoku, no nie? Mhm. Aiszę jak miała 5 lat, czyli taki sam wiek jak u Mai, no to ona sama siedziała w krześle, otwierała buzię i robiła zęby. Pa. Pa. Już, jesteś wolny. Jesteś wolnym człowiekiem, Eliasku, tak. Mały duży człowiek. Już. Znalazłyśmy jakiś plac zabaw. Dzieci się bawią. Nie się wioska. Miałam nadzieję, że może chociaż przez chwilę odpocznę, zjem swój posiłek i może odpowiem chociaż na jednego maila. Ale widzę, że Elias planuje uciec. Gdzie pan idzie? Gdzie pan ucieka? Ej, Jasku, papa! 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 Ty idziesz? Daleko idziesz? Mam taki pomysł, że teraz pójdziemy do jakiegoś sklepu, i co? Kupimy coś do jedzenia. A ja mam swoje jedzenie, wiesz? Tak, wiem. I pójdziemy do domu. I co? Bo się umówiłam z Hanią na 17. I teraz które jest? Właśnie. Teraz mamy 16:27. No tak, żebyśmy wróciły do domu, to potrzebujemy, nie wiem, za 30 minut, tak? Ja nie wiem, czy wy widzicie, ale ja dzisiaj zrobiłam już 3215 kroków. Tak wysoko? Ty się nie boisz? Ma jakaś kaderka. Już powoli wracamy do domu. Kto się pytał, czy ja mam prawo jazdy? Jakbym miała, to bym pieszo nie chodziła. Jak teraz. Z prawem jazdy to też była ciekawa historia.
Jak będziecie chcieli, to ja wam opowiem. Piszcie w komentarzach. Praktycznie już miałam prawo jazdy, ale stała się jedna rzecz niezależna ode mnie i tego prawa jazdy nie dostałam. Więc piszcie w komentarzach, kto jest ciekawy, to może wam opowiem tą historię. Coś. Wiesz, że nasza pani od teatru pomalowała sobie włosy na różowy. Może je też? Tak. A ty na niebiesko wtedy? Tak. A Maja? No Maja nie może. Tak, Maja nie może. Bo Maja zęba nie zrobiła. Mamy małą przerwę. Mamy godzinę 17.40, czyli wyszłyśmy z Mają z domu o godzinie 14, teraz jest 17.40. Ja zrobiłam zęb. Zrobiłaś? Nic ty nie zrobiłaś, Maja. I słuchajcie, tak się cieszyłam. Patrzę na opaskę i mam 4000 kroków. I myślę, wow, to tak dużo. A później sobie wygooglowałam. I co widzę? Według Światowej Organizacji Zdrowia osoby zdrowe powinny każdego dnia wykonywać od 6000 do 8000 kroków. Natomiast osoby z chorobami przewlekłymi i osoby niepełnosprawne od 3,5 do 5,5 tysięcy. Więc wychodzi na to, że ja jeszcze nawet swoje normy nie zrobiłam, a już jestem zmęczona. Co się dzieje? Elias, Eliasek ostatnio stał się takim kłótliwym panem. Zobaczcie, co się... Elias, co to ma być? Powoli, Ejże, troszeczkę. Wiedziałam. Nie pluć się, nie. Ja nie mogę się tak... Elias, co to ma być? Wracamy do was we wtorek. Ejsza już jest w szkole. Maja dopiero się obudziła. Eliasek troszeczkę wcześniej, jeszcze jest w piżamie. Wczoraj, jak wróciliśmy, to ja po prostu padłam z Eliaskiem, a dziewczyny poszły na dwór, więc już nic nie nagrywałam. Słuchajcie, kończę już tego vloga, bo Maja mnie woła. Słuchajcie, jutro, a jutro jest środa, właśnie jutro planowaliśmy zrobić zaległą imprezę urodzinową Mai. I właśnie wtedy planowałam, że ona zrobi tego zęba, no i będzie mogła zjeść tort, a teraz nie wiem, co z tego wyjdzie. Co jest? Elias dzisiaj niezadowolony. A więc to wszystko zobaczycie już w kolejnym odcinku. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia. Już idę. Do zobaczenia. Do nowych vlogów. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!